Hejka, często pytacie mnie, Bulion, skąd ty bierzesz te wszystkie drogie skiny? Masz naprawdę taki ładny, kolorowy ekwipunek, ja też bym taki chciał mieć. Otóż już tłumaczę, ostatnio używam strony ShadowPay, którą naprawdę polecam, ponieważ macie tu mnóstwo, ale to mnóstwo skinów, które możecie kupić, tak samo możecie sprzedać ekwipunek, czyli po prostu jest to strona do tradowania. No i dzisiaj trochę was po niej pokieruję. Tak żebyście się dowiecie, nie zgubili. No i jako, że jest to odcinek sponsorowany, to też chętnie podzielę się z wami pewnym skinem, a mianowicie jest to USP, potworne połączenie. Fajnie wygląda mega ten skin, jest to skin różowy do USP-ka. Ja USP-kiem nie gram, więc chętnie się z wami nim podzielę i go oddam. O. A więc co trzeba zrobić, żeby wygrać takiego oto USP-ka? Po pierwsze trzeba zostawić łapeczkę w górę, zostawić jakiś miły komentarz. No i po trzecie, użyć mojego kodu BULIONERS. No i dokonać jakiejś minimalnej wpłaty na stronie, powiedzmy taką, jaką ja dokonam w odcinku. Naprawdę jest to symboliczna kwota, a już macie szansę wygrać takiego oto pięknego USP-ka. No myślę, że dosyć mało osób wykona jednak te trzecie zadanie, więc wydaje mi się, że właśnie ty masz bardzo dużą szansę wygrać tego oto USP-ka. Także no, komentarzyk, lajkacz, no i minimalna wpłata z kodem BULIONERS. Także powodzonka! No i zapraszam do oglądania odcinka. Pierwsze co trzeba zrobić, oczywiście jest to strona ShadowPay, na którą zapraszam, pierwszy link opisu. Jeżeli zalogujecie się z mojego linku, to dostaniecie dodatkowo 2% bonusu do doładowania. Pierwsze co trzeba sobie kliknąć, Get Started, to jest po angielsku coś. Zalogować się na swoje konto Steam. Kolejną rzecz, którą bym zrobił, to bym zainstalował rozszerzenie, którą tutaj zaleca nam strona ShadowPay, żeby zwiększyć security, czyli bezpieczeństwo i zautomatyzować trady. Więc klikacie sobie install now i dodaj do Chrome po prostu. Jeżeli to zrobiliśmy, to już mamy tutaj fajnie pokazane, że rozszerzenie włączone. Ok, także jeżeli nasze trady już są bezpieczne, możemy to spokojnie sobie zamknąć. No i co? Czas zrobić jakieś pieniążki. Chętnie bym coś sprzedał, także klikamy sell item. Weźmy sobie powiedzmy price od większych kwot. I co bym mógł sprzedać? Naklejki sobie zostawię. Tutaj widzę, mam 3 kałachy. Rat, rod. Więc sprzedamy powiedzmy tego well worn. Ok, sell. Klikamy sell i tutaj ustala nam your price, czyli naszą kwotę. Tu niżej możemy zobaczyć, po jakich kwotach użytkownicy wystawiali właśnie takie kałachy o tej samej jakości well worn. Także jak widzimy, najniższa kwota tutaj ktoś wystawił za 4,93. Ja chcę to sprzedać dosyć szybko, więc bym zrobił jakąś promocję, powiedzmy 5%. A nie, to już było 5%, no to 10%, czyli moja kwota to jest 4,67. Ja dostanę 4,43. Klikamy sobie sell. Tu podajemy nasz trade link oraz nasz e-mail, co żeby tam potwierdzać wszystko. Finish. Klikamy sell. Sale created successful. Nice. Teraz jeżeli wejdziemy sobie w nasz profil, czyli o tutaj, klikamy na ikonkę profil i tu widzimy, że mamy wystawionego naszego kałacha. No i teraz oczywiście jedyne co nam pozostaje, to czekać, aż ktoś kupi właśnie tego kałaszka. Jeżeli ktoś go kupi, no to wiadomo, jak chyba, każdy chyba wie, jak działa market, tak? Ktoś to kupi, mi to dodaje do balansu. Jeżeli chcę sobie wypłacić pieniążki, to klikam withdraw i mogę to wypłacić za pomocą kryptowalut. Minimum chyba 5 dolarów z tego co widzę. Albo jeżeli chcemy, możemy to też zamienić na balans na innych stronach, czyli klikamy other websites i na przykład możemy wypłacić na Hellcase, na CSGO Santa, jakieś skinbet, collect case, coś takiego. Także wydaje mi się, że jest to spoko metoda, możemy po prostu sobie dzielić balans na inne strony, fajnie. Ale jeżeli powiedzmy czekamy jedną godzinę, drugą, trzecią, siódmą i nikt nie kupuje naszego kalaszka, no to wtedy jedyne co nam pozostaje to przecież kolejna funkcja, czyli dodanie sobie balansu za pomocą innych metod. Na przykład tutaj jest Kiwi, G2A, UnionPay, mamy też cryptocurrency, czyli możemy sobie dodać balans za pomocą kryptowalut. Ja to zrobię za pomocą Bitcoina. Do you have a promo code? Użyłem swojego kodu, nice. Czyli dostanę 2% więcej balansu dzięki BULIONERS. A spoko BULIONERS, fajnie się z tobą robi deal. Nie, luzik, ja się cieszę, wiesz, fajnie jakby widzowie też użyli mojego kodu. No spoko, powiem im, żeby też użyli. O, dzięki mordeczko.
A i przypominam, że nadal trwa giveaway na AWP Fate, także zobaczcie, ile ona jest warta. Ponad 1000 dolarów, więc to jest jakieś 5000 zł. Niesamowite. Co zrobić, aby ją wygrać? Wystarczy, że wbijecie w drugą linijkę opisu, wykonacie wszystkie zadania, czyli zaobserwujecie wszystkie Instagramy, zasubskrybujecie wszystkie kanały YouTube. No i już macie szansę wygrać którąś z tych AWP. Oh yeah! A no i oczywiście, jeżeli zasubujesz każdego, to dostaniesz dwa razy większą szansę na wygraną. No i jeżeli udostępnisz na fejsie, to już jesteś takim totalnym kozakiem i dostaniesz dodatkowych 5 losów, więc masz już wtedy olbrzymią szansę, że właśnie ty wygrasz. Powodzonka, a i wyniki 1 marca. O, jednak skorzystam tutaj z opcji G2A Pay, bo zauważyłem, że transakcje teraz Bitcoinem są bardzo drogie i nie opłaca się, bo wiecie, teraz Bitcoin bardzo urósł, więc nie warto się w to bawić. A kod jest już użyty, także klikamy refill G2A Pay. No i co, i wysyłamy pieniążki normalnie tam bliczkiem, także szybka akcja. Prowizja za płatność złoty 15, no dobra, przeżyję. No okej, mam już doładowane tutaj 2 dolarki, a raczej 2,4 z tego względu, że użyłem kodu Bullioners i też wam go polecam użyć, no i wtedy dostaniecie, wiadomo, dodatkowe 2%, także no mam 2 dolary, więc możemy ostro tutaj zaszaleć. Oczywiście wpłaciłem tylko tyle, żeby wam pokazać, jak to funkcjonuje. Aktualnie nie chcę kupować żadnych skinów. Fajnie, że właśnie na stronie macie tutaj ogromną ilość filtrów, więc na pewno ktoś znajdzie skina takiego, jakiego właśnie szuka. Ja szukam takiego do 2 dolarów, więc 2,04, cyk. No i proszę bardzo, zaraz coś znajdziemy. Czy jest na przykład jakaś AWP-a z takich tanich rzeczy? Oczywiście, że jest. Kurczę pieczone, ej, to jest ładne skiny tu są. No dobra, chciałbym powiedzmy kupić... to jest Battle Skirt? Battle Skirt. No powiedzmy, chciałbym kupić tę AWP. Klikam na nią, możemy zobaczyć jej cenę. Jak to wyglądało w historii na stronie. Możemy sobie ustawić też auto purchase. Czyli takie automatyczne zamówienie. Czyli na przykład, jeżeli ustawiłbym tutaj dolara i kliknął auto purchase, to wtedy, jeżeli jakaś AWP pojawiłaby się na rynku, dokładnie taka, za dolara, to by mi automatycznie ją kupiło. No ale ja sobie zrobię buy now, no bo czemu nie? Mam 2 dolary, więc mnie stać. A okej, okay, your purchase AWP at Heris. Czyli tak, wybrałem tą AWP. I właśnie fajne jest na tej stronie, że te wymiany są bezpośrednie między innymi użytkownikami strony. Nie jest to tak jak na innych stronach, że trzeba wysłać skina do strony, potem strona wysyła do innego użytkownika, tylko po prostu jest kontakt między użytkownikami i to jest super. O, tutaj Mystery nam potwierdził, także fenomenalnie się składa, klikamy get your item. Okej, okay, i mamy tutaj wymiana zaakceptowana, także fenomenalnie. Okej, jesteśmy teraz w grze. O, w ogóle ranga mi znikła na tym drugim koncie. Mam tutaj 5 skinów, a widocznie jeszcze nie odebrałem wszystkich, ale klikamy. Okej, jest nasza AWP gałęźnica, także wszystko się zgadza, widzicie, strona jest legit, także fenomenalnie. O to właśnie chodziło, stronka działa, polecam serdecznie wszystkim. Link w pierwszej linijce opisu. No a co, zobaczymy sobie teraz tę AWP, powiedzmy, w grze. Tak samo wiele osób pyta mnie, jak sobie ustawić na przykład view model, taki jak map, także tu macie nazwę mapki Crash View Model. O, Crash View Model Generator. No, także AWP-a jest. Fajnie wygląda ten skin, nie jest zły, naprawdę. Fajna rzecz. Także to już tyle, trzymajcie się i do kolejnych filmów. A i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli się podobało i komuś może pomogłem. Trzymajcie się, hej hej.